Witajcie po raz kolejny dzisiaj. Most już osadzony na kołach. I te koła od Forda Transita na tym moście fordowskim, transitowskim, jest możliwość ich odwrócenia bez żadnej przeróbki. Wtedy z 90 na przykład przy ładowarce 90, ładowarka o szerokości 90 cm po odwróceniu kół będzie miała 115 cm. Także tak można sobie poszerzyć. Teraz tak, tutaj jak dzisiaj pokazywałem, tu jest ustalone co do milimetra, jedna szparka, druga szparka, no i tutaj odchylenie też to jest pomierzone. I teraz tak, wstępnie tutaj jest cyknięte na oko, na stole niby wszystko było prosto. Te koło udało się, to tam raz kiedyś się uda, także praktycznie, że jest w osi. Nie ma odchylenia do boki. No ja widzę na żywo, troszeczkę jest, ale wy tego nie zobaczycie chyba. No ale dobra, te mogę zostawić na razie. Ale tutaj niestety wy będziecie to widzieć. No, jednak nie udało się z tej strony. Odchylenie jest i to duże. No i co w związku z tym? Jak to prostujemy? Teraz tak. Wstępnie robimy tak, że na przykład szukamy tego miejsca, gdzie ta krawędź koła będzie wchodzić nam do środka. Ja szukam, 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 szukam i teraz o, idzie nam do środka, weszło. Dobra. To teraz musimy tutaj naciąć ten spaw. Tego zostawiamy. Z tej strony nacinamy. Odwracamy i tutaj tego górnego też nacinamy. Tego dolnego zostawiamy. I jak te koło nam tu było przed nacięciem do środka, lekko pukamy, odchylamy, tutaj robimy 10 mm, koło dwóch, przestrzeń, zablokujemy, przycykamy i znowu sprawdzamy. Jeżeli nam się uda to w miarę wyprostować, że nie będzie odchyłu, no to wtedy przystępujemy do konkretnych już spawów. Z jednej strony, z drugiej i tak samo tutaj. Jak już mamy wyprostowane. Ja tej nie muszę części prostować. Delikatne odchylenie jest, ale to ja później wyprostuję. I tutaj też spawamy. Później doklepujemy to, cykamy, wiadomo. Tak trzeba zrobić, dopukać ładnie w koło, żeby to wszystko przylegało tutaj. Tutaj nie trzeba nacinać, bo jak tu będziemy pukać, to ładnie to tam nam się rozejdzie. Tu wszystko trzeba opukać, to pocykać, żeby to się przytuliło w koło ładnie. I teraz tak, jak już mamy to pospawane na gotowo, to na 99% znowu nam wykrzywi. Znowu będą odchylenia. Nawet tutaj, gdzie było prosto, będą odchyły na 99%. Nieraz się uda, że się trafi, ale jeżeli znowu tak będzie i teraz patrzymy, szukamy, widzimy, okręcamy, jest krzywo, odchyla się nam, szukamy tego miejsca, nie jak poprzednio, że szukamy, że do środka nam wchodzi, tylko na zewnątrz. Wtedy jak ten odchylenie znajdziemy, punkt, który będzie na zewnątrz, tu już mamy obspawane ładnie i szukamy. O, teraz nam się odchyliło przykładowo na zewnątrz.
No to wtedy, jak tutaj mamy odspawane, to doklepane, obok tego konkretnego spawu robimy drugi spaw. Zaczynamy gdzieś od tego miejsca, nie od samego tutaj początku. Tu gdzieś od tego miejsca taki lekki spawik obok dajemy. Tutaj lecimy, lecimy, tu i też tutaj do tego miejsca. Delikatny spaw. Jeżeli jest duże odchylenie, to możemy dać mocniejszy spaw. Ale to kwestia tam wyczucia, nie? Jak robicie to pierwszy raz, to lepiej dwa razy zrobić spaw obok siebie, mniejsze spawy niż raz przeholować, bo znowu z drugiej strony trzeba będzie obspawywać, żeby wrócić, no, jak się przeholuje. No. I teraz tak, po tym prostowaniu spawem zostawiamy, aż wystygnie, że będzie można tam ręką dotknąć, przykładowo, i znowu sprawdzamy. No i tak, aż tak będziemy prostować, aż osiągniemy taki efekt, że tutaj, jak obracając tym mostem, koło nie ma prawa drgnąć ani na lewo, ani na prawo, nawet ani pół milimetra. To jest dość pracochłonny zabieg, no ale niestety trzeba. Tutaj nic, żadne przyrządy, żadne rura w środek, nic to nie da. No bo to i tak spaw ściągnie, pociągnie, w którą stronę mu się będzie podobać. I nic tutaj, żadne osiowanie jakimiś prętami, wałkami, nic to nie da. I teraz tak, jeżeli mamy już wyprostowany i te odchylenia już są niewidoczne gołym okiem, ja, żeby ułatwić sobie to, przykładam poziomicę. I wtedy czym dłuższa poziomica, tym lepiej. Dokładnie pokazuję. Jak już mamy wyprostowane z jednej, z drugiej strony, wtedy przystępujemy do czyszczenia, malowania wstępnego minią. Tu oczywiście w środku wyczyszczone wszystko. Później jak będziemy mieli już pospawane wszystko i będziemy osadzać do ramy, to tu będą przyspawane takie krótkie profile. I jak już będziemy mieć przyspawane do ramy, wszystko poustawiane, to ja to ściągam. Ten dystans tutaj zostaje, co jest do mostu przyspawany, przycykany. Obspawuję go tutaj już na gotowo jeszcze raz i jeszcze raz wtedy prostuję most. Bo każde przyspawanie czegokolwiek do tego mostu, nawet jak zrobicie, jak powiedzieć, bo ja nie robię przykręconych, ja robię na gotowo spawane do ramy. Nawet jak zrobicie sobie tutaj flanszę, że chcecie na cztery śruby przykręcić, to i tak będziecie go musieli wyprostować. Jeszcze raz. Każdy spaw położony na tym moście spowoduje to, że on się skrzywi i będą odchylenia. I wtedy, jak przykładowo tu te koło będzie się wahać, to jak będziemy mieć już przyspawaną półoś do flanszy i ona będzie prosto przyspawana, a tu będzie koło się odchylało, przykręcimy, to półoś będzie tak patrzeć, a ma patrzeć prosto, równo. Mają się zgrywać dwie półośki, jak się wsadzi później, żeby sprawdzić. Ja to później pokażę, jak to powinno wyglądać. No. Jutro to obspawam, poprostuję. Dalszy etap pokażę, jak półośki pospawać, jak sprawdzić to wszystko, jak to hula. To ma chodzić swobodnie, nie ma, pod ręką nie można, nie może być wyczuwalny jakikolwiek dźwięk,
gdziekolwiek opór. Bo jak będzie źle pospawane, będzie źle wyprostowane, to będziemy wtedy czuli opór i coś wtedy się będzie psuło. Od razu to się nie popsuje, wiadomo, ale nie, ma chodzić swobodnie. Pracować swobodnie. Tym bardziej, że tu są krótkie płośki, połowa z tego z oryginału. Bo jak czym dłuższa oś, to wtedy gdzieś tam tą krzywizna się podda. Takie mosty były nawet, że były w banan wygięte. Tak tonaż był włożony i były, miałem takie kilka, że były krzywe po prostu. No ale to się na tym długości ośki się wszystko tam gubiło, to te naprężenia zostawały w oś. Gdzieś tam się poddawało i mimo, że był krzywy, nic się nie działo. No ale to wtedy długie płośki były, a tu są bardzo krótkie, połowa z oryginału, także musi być swobodnie zrobione. Także dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, do następnego.